Dzisiaj następny odcinek o tematyce motoryzacyjnej, a dokładnie o chińskiej motoryzacji. Zanim zaczniemy, zabiorę Was do restauracji. Wiem, że lubicie te tematy kulinarne, dużo jest komentarzy pod filmami, aby było tego więcej, więc proszę bardzo. Znaleźliśmy się w tej restauracji, ponieważ udaliśmy się na kolację z szefem fabryki, no nie tyle fabryki, co szwalni, z którą podpisaliśmy dość duży kontrakt dla jednego z naszych klientów. Jeśli nowi widzowie nie wiedzą, no to prowadzimy w Chinach działalność gospodarczą. Dla polskich producentów i importerów znajdujemy na miejscu w Chinach fabryki. Jednocześnie nadzorujemy proces produkcji, przeprowadzamy inspekcję, przedwysyłkową kontrolę towaru. Jakość, kolory, materiału, to wszystko naprawdę trzeba kontrolować, ponieważ w dzisiejszych czasach transport jest tak drogi, że no, nie można sobie pozwolić na jakąkolwiek wpadkę. Odsyłanie towaru przy tych cenach frachtu nie wchodzi w grę. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na naszą stronę internetową, to są chiny.pl. Tam znajdziecie więcej informacji na nasz temat. No i jak widzicie, tutaj jesteśmy z właścicielem tej szwalni na kolacji. To jest jakby nieodzowny element prowadzenia biznesu w Chinach, że aby się zapoznać, takie przypieczętowanie umowy, obowiązkowo trzeba się udać do restauracji. No i to jest jeden z elementów naszej pracy. No jak widzicie, no poświęcamy się tutaj dość mocno. Jedliśmy takie smakołyki jak suancai yu, czyli rybę w, powiedzmy, zupie ogórkowej, bo to mniej więcej tak smakuje. No i inne pyszności, których nazw niestety nie pamiętam, ale wierzcie mi, były bardzo dobre. Jesteśmy w Tieniu. W tym odcinku pokażemy Wam, jakimi samochodami jeździ chińska klasa średnia. I proszę, oto on. Jest Adrian Milioner, a.k.a. Adrian Filantrop, a.k.a. Łysy Bonzo. A to nie jest jego auto. Nie. Dobrze, Adrian, powiedz, gdzie jesteśmy w Tieniu? Ile tutaj mamy wieżowców? Tu jest z pionów bloków jest 13 bloków po 55 pięter każdy, po 6 mieszkań na piętrze. Także czyli około 5 tysięcy mieszkań. Tak, 5 tysięcy mieszkań. Przeciętnie mieszka tutaj ile? No, 4 osoby w mieszkaniu? 3-4 osobowa rodzina, tak? Mhm. Czyli 20 tysięcy osób. I jesteśmy tutaj na parkingu, aby pokazać samochody, jakimi jeżdżą Chińczyki. Ale nie interesuje nas to Audi. Pokażemy chińskie samochody. Adrian, co my tutaj mamy? Tu mamy koniec zeszłego roku BYD wypuścił model BYD Delphin. To jest w pełni elektryczne, tam jest ładowarka zainstalowana już do tego auta. To one się zaczynają w okolicach 100 tysięcy RMB za podstawową wersję. One tam mają chyba 300 km zasięgu. 100 tysięcy RMB, czyli 60 tysięcy złotych. Tam za dodatkową opłatę oczywiście są opcje, tam dodatkowy zasięg tego, no to już wtedy wchodzimy około 70-80 tysięcy złotych. Bardzo fajne autko miejskie. Na oko to jest rozmiar Volkswagena Golfa, tak? Taki fajny hatchback, nowoczesny design. Bardzo ładny w środku. Okej, tutaj jest ładowarka. Teraz w ogóle BYD to wchodzi w takie motywy nazewnictwa morskiego. Morskiego? Tak. I to właśnie jest jeden z tych pierwszych właśnie modeli, dlatego się nazywa Delphin. Delphin. Zanim przejdziemy do następnych samochodów, eksperymentalnie wmontuję tutaj reklamę chińskiego samochodu, właśnie tego BYD Dolphin. Jeśli spodobają się Wam takie wstawki, to proszę dajcie znać w komentarzach. Jeśli nie, to też napiszcie. To będzie tylko jedna reklama, ona trwa około minuty. Mamy zamiar w przyszłości nagrać więcej takich filmów pokazujących samochody przeciętnych Chińczyków, no i też nieprzeciętnych, o czym dowiecie się w przyszłych odcinkach. Jeśli podobają się Wam te reklamy i chcecie, aby się znajdowały w filmach, dajcie nam znać. Jeśli nie, no to będzie tylko ta jedna eksperymentalnie i już nie wracamy do chińskich reklam.
Przejdziemy się tutaj i pokażemy, czym jeżdżą Chińczycy. Może no tutaj jest... w lewo, bo tutaj widziałem... W lewo? No. Okej, słuchajcie, to nie jest jakieś osiedle bogaczy, to jest powiedzmy taka typowa chińska klasa średnia. No to tutaj, gdzie ja w jednym z poprzednich odcinków pokazywaliśmy moje mieszkanie, gdzie miałem... Adrian tu miał mieszkanie i je sprzedał, także no jak to w Chinach królują auta japońskie, tak? Ale też trochę jest niemieckich. Opatrz, Citroen, to jest coś niespotykanego w Chinach. Znaczy to tutaj akurat Citroen jest bardziej popularny niż Peugeot na pewno. No. Tutaj mamy Tesla Model 3. Tesla trójka, Tesla bardzo fajnie się sprzedają w Chinach. Chyba nawet nie zainstalowali, bo to jest miejsce publiczne, więc nie ma ładowarki do niego. Bo tutaj kto powykupywał miejsca, to możecie zobaczyć, są ich numery tablic u góry powieszone. To są wykupione miejsca, na nich nie można parkować, a tam gdzie nie ma tablic, no to są publiczne miejsca, gdzie można sobie dowolnie parkować. Także jak widzicie, no tutaj taka, no takie normalne samochody bez strzału, że tak powiem. Trafi się jakiś Porsche, jakiś Maserati. Dobrze, poszukajmy jakichś chińskich samochodów. O proszę, patrz, co tutaj mamy. Mamy z fabryki Guanci. Od nas, tak? To jest od nas z Guanci tutaj. Nawet nie wiem, to jest chyba akurat jakiś nowy model, bo widać, że po lifcie. To jest chyba GS4. Jeden z mniejszych SUV-ów. Tak, GS4, to jest nowy po lifcie model. GS4 ile, ile takie coś, takie cudo kosztuje? Dziwię się, dobra, wezmę ten w szukajkę. Ja wiem też chyba podobnie co ten, tylko ten jest z tego co wiem spalinowy, bo zobacz, ma niebieskie tablice, więc jest ciut tańszy. Niebieskie tablice to są samochody spalinowe, tak tutaj to GS4, Audi. Zobaczmy co tam mamy, GS4 Plus. Mercedes, Mazda. GS4 Plus 130 do 150 tysięcy. Na złotówki może podaj. 75 do 90 tysięcy złotych. No i dobrze, no i spójrzcie, no, takimi samochodami jeździ, no, klasa średnia. BMW 3, Mercedes to chyba jest E-klasa. A co tu mamy? A tu mamy tego Li Wan. O, Li Wan. To jest jeden z tych samochodów, co mi się bardzo podoba. Tak, pokazywaliśmy na poprzednim odcinku. 6-7-osobowe, to jest tak zwany pełni elektryk z silnikiem o przedłużonym zasięgu, gdzie silnik spalinowy działa jako generator prądu tylko, więc można przejechać 180 km na jednym ładowaniu baterii, a powyżej zapala nam się silnik spalinowy. Tam jest chyba 1-2 litra 150 koni, który tylko ładuje prąd, nie jest w ogóle napędowy. Ale, ale o tym 300 mówiliśmy, koni to jest fajne autko. W poprzednim odcinku z wystawy samochodowej tam pokazaliśmy, jak ten samochód wygląda wewnątrz, zewnątrz. Mięba ocze, chiński samochód. No, to już większy, to taki jest już van. Ale to w ogóle elektryk, Marcin, zobacz, to jest elektryk. O. To widzisz na zielonych tablicach, to już wiesz. Skyward, no zielone tablice. Zobaczcie, że to maksy 2020 rok, to może ma 2 lata to auto, tak? O Boże, wygląda lata. Jak z lat 80. 2019 rok w produkcji, także ma 3 lata. Ja tu designerzy nie postarali. Zostawili starą budę, wrzucili tylko silnik elektryczny, dorzucili baterie. O, tutaj też mamy elektryka Roewe, czyli Roewe to jest rower. Dawny rower, ale tak, Chińczycy kupili rowera. Kupili bez praw do marki. No niestety, to im się nie udało. No, ale no, rowery dość tanie, samochody. Okej, co my tutaj mamy? BMW, mamy Mercedes. Mamy ciekawą markę Link & Co. Tam jest taki... O, Link & Co. Też to, fajna to jest, marka. To jest też auto od nas z fabryki tak, obok. Tak, to jest Guanci. To jest chyba GA6. Czekaj. Dokładnie, GA6. To jest troszkę tańsze, bo to sedan. Ja zaraz zerknę, ile GA6 kosztuje. 70 tysięcy złotych do... 70 tysięcy złotych za nowy samochód taki. Tak? I tutaj Link & Co. To jest fajne autko, tak? To są fajne auta. To jest w ogóle na platformie Volvo XT40. Bo to Geely wykupiło Volvo i wypuściło taką markę premium, która się plasuje między Geely a Volvo i nazwali ją Link & Co. To ma być linia samochodów o sportowym charakterze z nowinkami technicznymi. Tak, no, ale to opowiemy producenta. O tym też w trzeciej części
naszego filmu o wystawie samochodowej, a tutaj co? Czy to jest Chang'an. To jest Chang? Chang'an. Myślałem, że to Wenusia. Chang'an. Co o tym powiesz? To już takie trochę... Co Chang'an tak mało powiem, bo tak, akurat Chang'an tak mnie nigdy nie interesował, bo to... Mhm. No też jakiś tam suwik. Też jedna z większych marek chińskich. No tutaj na południu dużo ich nie ma, nie? Tak, one bardziej środkowe Chiny, bo to bodajże, nie pamiętam gdzie oni mają, ale nie, tutaj nie mają produkcji, więc co tam dalej okay. mają ciekawe. Tu jest Guanci GS8, kiedyś oglądałem też, żeby go kupić, on około 200 tysięcy yuanów, 120 tysięcy złotych. 120 tysięcy złotych, ale to jest potężne auto, tak? Ale to był potrzebny, to też 7-osobową wersję mają. Mi się nie podobało w tym samochodzie, bo ja jestem dość wysoki jak na Chińczyka, ja lubię siedzieć daleko od od kierownicy. Nie mogłem znaleźć sobie komfortowej pozycji za kierownicą, więc... Jesteś dość wysoki. Teraz jest nowy Chińczyka. Model już po lifcie, nie wiem, nie miałem okazji siedzieć, także może coś się zmieniło. Mhm. No idziemy dalej, no tutaj jakby, o, Haval. Haval to jest Haval... Ten większy, on jest ósemka coś. Coś tam jakoś się nazywa Haval H8? Chyba Haval H8, H9. Haval... H9, przepraszam, H9. Mhm. To jest też, to jest olbrzym, nawet większy od tamtego. To już jak Land Cruiser Prado, takiego tej wielkości auto. To już o poważnych możliwościach terenowych, jak na chińskie samochody. Mhm. Geely. Gdzie mamy? Nie, to też GAC. To też jest GS4, tylko starszy model. Aha. Tam przed chwilą oglądaliśmy, to był po liftu nowy model, a to jest stary model. Mhm. Okay. To jest w ogóle Toyota Crown. Crown, czyli korona, tak? Tego w ogóle w Europie nie ma, ale zamiast znaku Toyoty mamy tutaj piękną koronę. Tak. Bo w Japonii jest marka, oprócz Lexusa, Toyota ma jeszcze taką markę premium, która się właśnie nazywa Crown i ona jest tu też sprzedawana w Chinach. To już jest dość stary model, to już będzie 10-12-letnie auto tutaj, więc jest teraz nowy model, on bazuje bodajże na Toyocie Camry. Albo na jakiejś większej Toyocie. Okej, tutaj Porsche nas nie interesuje, ani Audi, Haval. Ale Haval, proszę. To jest ten Haval, to jest chyba ten, co nasz kolega Damian ma, tylko on ma. Mhm. Bodajże chyba ten sam model, wiesz, co to jest? H6. Tutaj macie taki obrazek, jak się prezentuje chiński samochód na tle niemieckiej technologii. Też fajne autko. No jakoś tak... No. Tego grilla ma dużego, nie? Ale Audi też ma. A teraz ma duży. To wiesz, wszyscy muszą mieć grill duży. To zobacz, przy Audi to nawet mały ten grill, tak? No, te BMW też ma duży. To jest stare BMW z małym grillem. Dobrze, szukamy chińskich samochodzików. Tu jest ciekawy model. O. Volkswagen Teramont. On jest tak. Tylko dostępny w Stanach, na rynek północnoamerykański i tutaj na Chiny. To też jeszcze nie, w Rosji czy to jeszcze... Nie pamiętam, ale nie jest dostępny w Europie. To jest taki... Potężny jest. Olbrzymi wielkości Touarega, tylko ciut tańszy od Touarega. Mhm. To tak jakby taki wypuścili specjalny model, dostępny z silnikiem normalnie Volkswagenowską dwulitrówką i ma tutaj, on ma w ogóle jeszcze też wersję 2,5 litra VR6, 300-konny silnik. No i tak się mniej więcej prezentują samochody, jakimi jeżdżą Chińczycy. Ja wiem, że będą komentarze, że pokazujemy jakieś, o, to jest osiedlo jakichś bogaczy i tak dalej. Słuchajcie, nie no. To jest u nas na dzielnicy. Adrian tutaj miał mieszkanie, sprzedał. I tutaj mieszkania kosztują kilkukrotnie mniej niż za metr niż w centrum, nie? Spokojnie, 5 razy mniej niż w centrum. Czyli słuchajcie, tutaj mieszkania kosztują 5 razy mniej niż w centrum. A w ogóle jakbyśmy pojechali na parking do centrum, tam jest brutal, tam no nie? Brutal, Rolls-Royce'y, Bentley'e, no. McLaren'y. A ja mam gdzieś filmik, gdzie przejeżdżałem przez ten, przez... To wkleję, jak znajdę, to wkleimy w film. Nie, no to takim jakimś dziadowskim Audi, to tam no, to nawet AI. Nie wpuszczają. No AI sprzątaczka. No ale wiecie, też nie ma szału. No co tutaj mamy? Chevrolet. Takie normalne samochody, no normalne no. Nowe samochody. No okej, okay. Szukamy jakichś chińskich fajnych, nie?
To już, to, o tym już możemy mówiliśmy. Pojechać do siostry, tam on taki level wyżej, dzielnica, to, to tam jest parę takich ciekawszych samochodów ewentualnie, jak chcesz. Znaczy ja nie chcę pokazywać, nie wiem, wypasionych samochodów europejskich, chcę jakieś chińskie znajdźmy ciekawe, co? O, co mam? Buick. No, Buick GL8, to taki bardzo jeden z najpopularniejszych van w Chinach. Mhm. A teraz już ma bardzo dużo konkurencji, jeśli chodzi o chińskie marki, ale swego czasu to był najpopularniejszy, to był hit sprzedaży General Motors w Chinach właśnie. Buick. O, proszę. Lincoln. Dlatego marka Buick w ogóle tylko przetrwała w Chinach dzięki temu modelowi tak naprawdę. Adrian też ma Buicka GL8, zaraz go pokażemy. Nie. Tutaj Lincoln. Bogwart. To jest Bogwart, słuchajcie. A my żeśmy przejechali tym, który kurde. Tak, my całe Chiny, nie? Całe Chiny przejechaliśmy tym samochodem. Bogwart, ta marka niemiecka. Do 1968 roku funkcjonowała, no ale wtedy wielkim skandalem się zakończyła jej działalność. No oni produkowali dość sporo samochodów w Niemczech. No i co? No i Chińczycy wykupili prawa do marki, ustawili się z synem tego założyciela. No i teraz Chińczycy... Z synem czy wnukami chyba jakoś tam już było? A z wnukiem chyba, no. No, wykupili prawa do marki, że to niby niemiecki. No i teraz niemiecka, tak, niemiecka marka z tradycjami i Chińczycy to tłuką. Bogwart. No ale jeździliśmy, akurat to tym jeździliśmy, nie? No, tym. No, fajny, wygodny. Co my tutaj jeszcze mamy? Dobra. Ciężko znaleźć, musimy się chyba gdzieś indziej przenieść, żeby znaleźć chińskie samochody. Na jakieś biedniejsze osiedle chyba, nie? No, masz Volvo. Volvo? A no, Volvo chińskie, no. Ja. My z mana. O Kangan. Aha, łeszę ma bojał. Maj cała ja. Dej. Boże jedzu zabiena. Boże to będę jedzu. Widzisz? Chamie. No, spadła. Poka nagę cała ja. Przyszedł cieć i próbuje tutaj nam rozkazywać. Nie? Adrian ma jeszcze starą kartę, bo kiedyś tu miał mieszkanie i go spacyfikował. Nie wolno filmować. O, proszę, oto on. Hi-Fi. Hi-Fi X. A to okazuje się, że jest bardzo popularny model w Chinach, jeśli chodzi o samochody w okolicach 100 tysięcy dolarów, to jest najpopularniejszy model luksusowych elektryków w Chinach. No, mówiliśmy o tym samochodzie na jednym z naszych filmów. Bo on tu ma wszystko, suicide door, gullwingi, bajery, wszystko, automatyczne drzwi. Wszystko. O, oto i on, proszę Państwa. To jest chińska odmiana Rolls-Royce Cullinan. Duma narodu. Hongqi. Marka Hongqi, czyli czerwona flaga. Jak widać, nawet jeszcze domontowali czerwone flagi sobie na... Tak jest, proszę spojrzeć. Tutaj dumnie jest. Czerwona flaga. Tutaj tu mamy ten akcent czerwonej flagi tutaj. O, proszę. Czerwony pasek. Bardzo fajne autko w ogóle, bardzo wygodne. Zielona tablica. Mieliśmy okazję w nim sobie siedzieć. Bardzo olbrzymie auto, ponad 5 metrów długości. To jest akurat elektryk, on ma 400 ileś koni, także odpycha się dość zacnie. 400 koni, tak? 400 chyba, 50 koni, to już tak nie pamiętam. To jest jeden z tych dwóch high-end premium elektryków w Chinach, powyżej 100 tysięcy dolarów. Powiedz, kto jeździ Hongqi? Hongqi? Nasz prezydent. Sam wódz, Xi Jinping. Dumnie kula się właśnie Hongqi. Nazywa się HS9, tak? Ale on nie tym jeździ, on takim lepszym jeździ. Wódz chyba lepszym jeździ. Wódz ma specjalne Hongqi, nie? On miał specjalne. Ile to 100 tysięcy dolarów trzeba dać, nie? Chyba zaczyna się od 90 jakoś tak. Od 90, ale tam zależy od wyposażenia, jest wersja super, czteroosobowa. Czy to jakieś taka. Audi, tfu! Dziadostwo. Co jeszcze o Hongqi opowiem? Wiesz, mamy Volkswagena ID4. A dobrze, ale wróćmy do Hongqi. Spójrzcie na ten dumny grill na przodzie. Przecież jak się czymś takim jedzie w Chinach, to już każdy wie. Ale wiesz co, ale moje żonie się podoba. Mówi, fajnie wygląda, taki wiesz, zacnie. Żonie się podoba? No. Nie, no, fajne jest to auto. Jak fajne, chcecie... Powiem ci, gdyby nie te czerwone akcenty, to naprawdę by było fajne autko. Ale spoko, są te czerwone. Ale te czerwone akcenty są wszędzie i masz je
na kierownicy i na masce i tu z boku i z tyłu i wszędzie. I mi się na przykład nie podoba i dekle na alufelgach. Akurat to jest fajne, akurat to mi się podoba. Mi się właśnie te czerwone. To plastik w ogóle, to jest plastik. Dotknij. No. To już nie chcę. Tu mamy ID6 Volkswagena. Ale to chyba jest w Europie. No, ale to tak, wiesz, pokazuje. Tam na drugim tam Tesla, tam Tesla. Tesla to już. Ale Adrian, wiesz, co chcemy pokazać? Co chcemy pokazać? Furę milionera. Chodź furę tutaj, milionera. Pokażę, zaprezentuj. Nie wstydź się. Tysiące to jest mój widzów. Ten. Tak, proszę Państwa, oto i on. Jedziemy moim wozem roboczym. Tak, wół roboczy, wspaniały. To jest dowodzenie GL... cegieł. GL8. GL8. Uwaga, czekaj, przepuśćmy. A tu X-Peng G3. O, X-Penga. Ale G3 jest brzydki. A tak, ale to jest... Stary model G3 jest brzydki, jak pod... ale ten... Spójrzcie na ten wspaniały samochód, który służy już od lat. O, dzisiaj Andrzej jak cofał, ja tylko się patrzyłem, jak to chrupało to. Pięknie. Widzicie tutaj blacharka. No, trochę już ten, popękał z deszek. No i auto ma 17 lat? Służy dzielnie. Dzielnie, bardzo dzielnie. Pali też dzielnie, nie? No to on tu się już nie przeżył. Ty też miałeś z nim wypadek no, przodem. No. Pokaż coś, żeś narobił przodem. Ja tu, ale ty jeszcze to trochę... O, ja tutaj uderzyłem. Pierwsza w auto, a potem w drzewo. Żeśmy potem wyciągnęli zderzak. Udało się go uratować, bo był wgnieciony cały. No, także te... Wspaniała jest to maszyna. Dzielnie służy. Bardzo ogólnie jestem zadowolony, jeśli chodzi o... Ale już dogorywa, no nie? Dogorywa niestety. Który to już? Mam go rok czwarty, piąty? No jakoś tak. No. No, słuchajcie, no to chyba tyle, jeśli... Wuling Mini. O, Wuling Mini. Widziałem. Pokażemy Wulinga. No i tak, to, jeśli jesteście zainteresowani... To jest najpopularniejszy elektryk Trumpci. Na świecie. Trumpci. To, Wuling Mini, to jest ten żółty. Wuling Macron. To jest najpopularniejszy elektryk. Czy tyle tego sprzedaje w Chinach? W 15 tysięcy złotych, takie cudo? Chyba 18. No. Kto by chciał, widzicie tutaj tego jakąś taką... sprzedaje się pół miliona rocznie tego. No, po co taka, widzicie, jakaś taka Tesla w takim szarym, czarnym macie? Jak tutaj można mieć takiego pięknego Wulinga. Za 18 tysięcy złotych. No, elegancki. Czteroosobowy, to by cztery osoby wchodzą. Cztery osoby? No, jak się złoży kanapę, no to mamy bagażnik, a jak się rozłoży kanapę, to mamy na cztery osoby autko, nie? Żyleta. To jest reinkarnacja, moim zdaniem, w ogóle bardzo, mi się podoba w ogóle stylistycznie. Mhm. Troszkę za małe koła optycznie są, ale coś za coś. O, tu akurat ma złożone tylnie fotele, więc... Pokémon, bardzo fajnie. No i co, słuchajcie, jeśli chcecie więcej takich filmów, jak będziemy chodzić i opowiadać o chińskiej motoryzacji, no to dajcie znać, a my poczynimy takie filmy. Może udamy się gdzieś, jakąś high-endową dzielnicę. O, dajcie znać, jak chcecie, to pokażemy wam, jak wyglądają samochody bogatych Chińczyków. O, bonus jeszcze na koniec, patrzcie. Przypominamy, że jest rok tygrysa, więc Coca-Cola też jest tygrysia. Są fajne. Xin Nian Kuai Lao.